Cześć, z tej strony trap.pl, a w dzisiejszym materiale, by tradycji stało się zadość, ponownie poruszymy sobie temat Lil Pumpa, bo raczej nie będzie do tego lepszego momentu niż teraz, skoro raper postanowił odpalić poważną misję ratowania swojej kariery i można stwierdzić, że postawił wszystko na jedną kartę, no bo ostatnie miesiące w życiu Gazziego Garcia są bardzo mocno intensywne. Dużo się zmienia u tego rapera i to na lepsze, co widoczne jest gołym okiem, dlatego zaraz w takim nieco luźniejszym materiale, który jest swojego rodzaju przerywnikiem w bardzo intensywnej i emocjonalnej serii Seksem. Omówimy sobie w nim obecną sytuację na scenie Gazziego Garcia oraz przekalkulujemy szanse na jego wielki comeback, które wcale nie są takie małe, jak to do niedawna wyglądało. Wykonałem pierwszy krok, teraz czas na drugi. W końcu będzie spokój, kiedy spłacę długi. Jadę swoją drogą, mijam wielkie progi. Kiedy będzie koniec, mnie brak nie uli. Mów mi gladiator. Walczę na arenie, ale zgarniam to. Nie będzie na antenie, ale bangla to. Ja spełnię przeznaczenie, które da mi coś. Tylko zaznacz to. Dobra, tak więc zacznijmy wszystko od omówienia pokrótce obecnej sytuacji Gazziego Garcia, bo w sumie dawno tego nie robiliśmy, a przedstawia się to następująco, że raper posiada obecnie około 6,5 miliona aktywnych słuchaczy na platformie Spotify, co jest ogólnie no całkiem dobrym wynikiem, ale też na pewno nie zwalającym z nóg, skoro taka Ice Spice posiada obecnie grubo ponad 4 razy więcej słuchaczy. I pomimo, że za większość tych streamów odpowiadają pewnie jego stare hity, jeszcze z lat 2017-2018, to tak jak mówię, na pewno totalnej tragedii nie ma, jednakże jeżeli raper nie zacznie robić nowych, mocnych i przede wszystkim słuchalnych tracków, to ta liczba będzie tylko spadać i spadać w następnych miesiącach, jak to właśnie dzieje się już od dłuższego czasu, no i też najwidoczniej Lil Pump jest tego bardzo dobrze świadom, ponieważ wyraźnie wchodzi on obecnie w tryb ratowania swojej kariery. Dobrze słyszeliście, Gazzi Garcia zaczyna tryhardować reinkarnację postaci Małej Pompki, co zapowiada się, jak na razie, no powiem wam, że nie najgorzej, do czego zaraz sobie przejdziemy, ale na samym starcie chciałbym poruszyć jeszcze dwie kwestie, które są absolutnie kluczowe w przypadku Gazziego Garcia, a dokładniej mam tutaj na myśli fakt, jak bardzo globalną jest on gwiazdą oraz jak mocny wpływ miał on na młode pokolenie, które w sumie dokładnie w tym momencie powoli staje się pełnoletnie, co jest właśnie dla niego taką największą furtką do odbudowy swojej kariery, bo pomimo faktu, iż w samych Stanach obecnie jego reputacja w rapowym środowisku jest bliska zero, tak w innych krajach na naszym świecie, również i w Polsce, jest to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych raperów świata. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy, bo wystarczy popatrzeć chociażby na jego trasy koncertowe po całym świecie. Przecież sami w ubiegłe wakacje mieliśmy się okazję o tym przekonać, jak jego wystąpienie w Warszawie potrafiło dosłownie rozwalić system. No czegoś takiego chyba jeszcze nie widziałem na żywo mordy. I swoją drogą to już na dniach raper powraca do Polski, by dać tutaj u nas swój koncert. Dlatego na Instagramie trap.pl.info macie konkurs na darmowe wejściówki na to wydarzenie jak coś. No ale jeśli popatrzymy na jego występy na przestrzeni ubiegłego roku w takich krajach jak chociażby Japonii, Albanii, Meksyku, Rumunii, Hiszpanii, na Węgrzech czy też Bułgarii, no to wszędzie, gdzie Lil Pump nie pojedzie, jest po prostu rozchwytywany. I sam raper ten fakt wyraźnie chce podkreślać na swoich social mediach za pomocą chociażby takich postów, gdzie stwierdza: bardzo dużo raperów gra swoje koncerty tylko w Ameryce, ale ja jestem interkontynentalny, to jest wielka różnica. No i pod tym postem tak samo i ja się podpisuję, bo dodatkowo raper, jak to ma od zawsze w swoim zwyczaju, gdy niedługo po tym wpisie inny, niezależny twórca o ksywie Raz, z którym Pump miał trochę zatargu w przeszłości, musiał odwołać całą swoją trasę koncertową po Europie z powodu braku zainteresowania, to Lil Pump następnie ogromnie celebrował ten fakt na swoim Instagramie, podkreślając swoją wyższość w tej kwestii, no bo Gazzi Garcia, jak widać, kompletnie problemów z zainteresowaniem wokół swojej osoby w innych krajach nie ma, a co więcej, takich właśnie twórców, którzy w ostatniej chwili musieli odwołać swoje tury po Europie, jest znacznie więcej i warto mieć to zawsze na uwadze w kontekście Gazziego Garcia. A sprawa numer dwa to właśnie jego wpływ na młodzież, ponieważ mam wrażenie, że Pump był tak naprawdę taką furtką dla wielu młodych osób do w ogóle wejścia w świat rapu, bo gość samym swoim wyglądem i charakterem no pasował idealnie na idola dla młodzieży, czego najlepszym dowodem jest jego ostatnia rozmowa z Aishą Speedem, który, jak zaraz zobaczycie, dosłownie stwierdził, że Pump był całą jego młodością. I be looking at all your content, I love it, bro. You the funniest man alive. Thank you, Lil Pump. Yeah, nah. Hey, Lil Pump, you gotta understand, bro. Like, my childhood was you, bro. Seriously, bro. Like, seriously. My childhood, you hear me? For real? Yes.
My childhood? Yes, was you, bro, I promise you. Czy też wielu innych, obecnie wybijających się raperów, także wskazuje go jako swoją inspirację do tworzenia muzyki. First nigga like kinda make me start rapping was like Lil Pump, like 2016, 2017. He was doing what he wanted to do, like he was being himself at the time. I feel like I wanna do that too. Tak dokładnie, piękne to były czasy, do których Lil Pump wreszcie chce wyraźnie wrócić po swoim głośnym upadku. Ponieważ tak, to się serio dzieje. Raper wreszcie się ocknął po tej niekończącej się serii imprez, której to trwał już od paru dobrych lat, najwyraźniej przeszedł swojego rodzaju przemianę duchową i zrozumiał, że na dłuższą metę tak nie można żyć, bo prowadzi to tylko do coraz większego dołka, tak naprawdę. No i uwaga, bo pierwsza bardzo ważna zmiana w życiu Gazziego Garcia to przede wszystkim fakt, że znalazł on swoją nową, wielką zajawkę w sporcie, ponieważ już od wielu miesięcy raper udostępnia do internetu swój progres w ćwiczeniach, no i może jeszcze jego forma nie jest jakaś zwalająca z nóg, ale poprawa na pewno jest wyraźna. I kurde, oby tylko cały czas się tego trzymał, bo właśnie sport często okazuje się najlepszym lekarstwem dla osób z takimi problemami. No a oprócz tego, myślę, że rzeczą absolutnie kluczową w całym kontekście jego powrotu i przemiany to fakt, że jak często Gazzy Garcia opowiada na swoich live'ach, porzucił on już bezpowrotnie znaczną większość używek, od których był bardzo mocno uzależniony. I tak, głównie chodzi mi tutaj o lean, który bywa największą trucizną raperów długoterminowo i to na pewno jest absolutnie kluczowe w procesie zmian u małej pompki. No bo wystarczy tylko spojrzeć na twarz Gazziego Garcia, jak zdrowo ona wygląda od jakiegoś czasu i porównać to z momentem, kiedy to jego uzależnienie było najmocniejsze. No różnica jest diametralna, oby tylko był teraz wytrwały w tych swoich postanowieniach i nie wracał więcej na stare śmieci. Chociaż to akurat by się przydało w kontekście marketingu swojej kariery, do którego właśnie teraz przechodzimy. I uwaga, bo tutaj Lil Pump też wyciągnął bardzo mądre i kluczowe wnioski. Zrozumiał, gdzie leży jego największa siła, a gdzie nie, bo co prawda te trollerskie filmiki na Instagramie, z których niegdyś słynął, no już trochę się przejadły społeczeństwu i ogólnie w sieci jest tego coraz mniej, ale to miejsce w internecie właśnie wypełnia obecnie TikTok, na którym Lil Pump prężnie zaczął działać od paru miesięcy, promując swoje nowe tracki i niektóre z jego filmików osiągają tam liczby rzędu kilkunastu milionów wyświetleń, co jest naprawdę wielkim jego sukcesem, mając na uwadze w jakim dołku się znajduje. I właśnie taką drogą Pump powinien iść, bo też właśnie za sprawą chociażby tych TikToków możemy wywnioskować, że raper skoro nadal pozostaje niezależnym twórcą, to też tworzy sobie teraz muzykę jak chce, kiedy chce i gdzie chce, czyli właśnie pewnie z tym oto ziomkiem w swoim domu, dzięki czemu ma teraz o wiele więcej czasu, by testować nowe rzeczy i szlifować swoje umiejętności, które póki co, no niestety najwyższe nie są, ale jeżeli przyłoży ku temu wystarczająco dużo pracy, to na pewno będzie tylko i tylko lepiej, bo co więcej, kolejnym ważnym dobrym krokiem ze strony Gazziego Garcia jest bratanie się na nowo ze swoim starym przyjacielem Smoke Perpem, który to być może jest nawet w jeszcze większym obecnie dołku niż on sam, ale właśnie gdy połączą swoje siły, we dwójkę są na pewno o wiele bardziej ciekawi i przede wszystkim wiarygodni niż pojedynczo, bo pokazują, że prawdziwa przyjaźń potrafi przetrwać tak wielkie muzyczne kariery i finansowe podziały, których na pewno było pełno. I dlatego właśnie przed paroma dniami wypuścił on singiel pod tytułem Tesla, który tym samym dopiął nową epkę Lil Pumpa, wydaną niezależnie. No i co mogę wam powiedzieć o tym kawałku, który to przecież był tak mocno promowany na TikToku? No na pewno dzieło sztuki to nie jest, ale też sądzę, że tak overall jest on raczej na plus, co właśnie od razu przełożyło się na liczby, no bo dawno mała pompka po premierze nie uzbierał takich cyferek, które też nie są jakieś oszałamiające, ale jednak i miejmy nadzieję, że to dopiero początek wielkich zmian w życiu Lil Pumpa i tym samym początek jego comebacku, który to czytając komentarze pod różnymi postami, nawet w Stanach, no zdaje się być z każdym dniem coraz bardziej możliwy, chociaż też nie ukrywam, że cały czas mi osobiście ciężko w to uwierzyć, no i w sumie to możemy się teraz tak założyć, że gdyby Pumpowi rzeczywiście się to udało, to ja zrobię sobie wtedy jakiś tatuaż z nim związany i potem nagram wam z tego taką mini stawkę do odcinka. Co wy na to, mordy? Możecie dawać znać w komentarzach propozycje, jaki to ma być tatuaż, bo bazując na waszych opiniach sobie go zrobię, a poza tym wbijajcie na trapshop.pl po kozackie bluzy i podkoszulki. No a ja już tymczasem się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć!